Piłkarze ręczni klubu Szczypiorniak Oława z zakazem trenowania i rozgrywania spotkań w miejskiej hali. Powód? Brudzą bardziej niż przedstawiciele jakiejkolwiek innej dyscypliny sportu. Wszystkiemu winny jest stosowany przez nich specyfik, bez którego grać się nie da. I o tym Kacper Cecota. To są prawdziwi miłośnicy Szczypiorniaka. Ten sport trzeba kochać, by grać w drużynie z trzeciej, czyli najniższej możliwej ligi. Przerwa wakacyjna była. To nosiło mnie, żeby gdzieś wyjść na boisko, właśnie piłką sobie poodbijać. Granie w lidze to jednak już granie wyczynowe, a wyczynowi szczypiorniści używają kleju do rąk. Różnie jakby każdy to sobie robi, tak? Niektórzy to oblepiają w ten sposób, tak? Czyli klejmy całą rękę, dokładamy sobie do piłki, tak? I ona mniej więcej już jest naklejona. Tak? Nieważne, czy grają Bielecki, Jurasik i Szmal, czy Oławianie. Bez kleju nie dadzą rady. Jeśli jest na przykład na hali jest bardzo duszno, co się często zdarza, mamy spocone ręce, ta gra jest uniemożliwiona, piłka sama wypada z rąk. Jednak lepkie ręce są nieustannym źródłem problemów, bo to, co w grze pomaga, zdaniem innych, brudzi ponad miarę. Nasi pracownicy przez 8 godzin na kolanach wycierali tak zwane placki po piłce. Zarzuty są poważne, więc sami postanowiliśmy sprawdzić, czy klej brudzi. Trochę brudzi. To da się zmyć, a klej jest znanej duńskiej firmy, przekonują szczypiorniści. One wszystkie mają atesty, polskie atesty, które Ministerstwo Zdrowia dopuszcza do użytku, także to w żaden sposób nie stwarza to żadnego zagrożenia dla zdrowia czy też życia zawodników. Tajemnicą pozostaje więc, dlaczego w Oławie klej szkodzi parkietowi bardziej niż gdzie indziej na świecie. Ja bym tu dyskutował na temat, czy to był klej rzeczywiście firmowy, bo ja uważam, że nie był to klej firmowy. Drużyna w rozpoczętym właśnie sezonie będzie grała w Siechnicach, przynajmniej dopóki znów nie nabrudzi. Fakty, Kacper Cecota.